Cześć, ja nazywam się Damian Jemioło, jestem dziennikarzem marketingibiznes.pl, a ze mną jest Michał Kaczmarek, CEO Live Motions Games. Dzień dobry, witajcie. Cześć Michale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o waszej firmie, o tym jak urośliście przez kilka ostatnich lat, o waszym nadchodzącym tytule, czyli Chernobyl Liquidator Simulator, ale też troszeczkę o rynku growym, bo jestem bardzo ciekaw, jak on się teraz obecnie w Polsce zmienia. I zaczniemy od tego, właściwie od samego początku, jak wasze studio zaistniało, bo z tego co wiem, to tworzyło was na początku czteroosobowy zespół i wyprodukowaliście w tym czasie kilka gier, z czego jeden z tytułów jest dostępny w Early Accessie. I przybliżysz szczegóły, jak się zaczęło to wszystko, ta wasza przygoda z game devem? Oczywiście, tak. Live Motion Games założyliśmy w kwietniu 2017 roku. Faktycznie na początku było nas cztery osoby, nawet na samym początku dwie, potem trzy, potem cztery. Kolejnym etapem było założenie studia w Chorzowie, też na początku czteroosobowego, teraz już było ponad 30, prawie 40 osób. I zaczęliśmy od robienia Kartridera. To była taka nasza pierwsza gra, którą zaczęliśmy produkować, czyli symulator handlarza samochodów w 2D. Jako kolejna gra zaczęliśmy robić Transition Renovation już w 3D, to i po tym nowym, właśnie nowym zespołem w Chorzowie. No i od tamtej pory bardzo szybko rozpoczynaliśmy nowe projekty, a co za tym idzie, rozwijaliśmy zespoły, zakładaliśmy nowe zespoły. W tej chwili mamy już ponad 80 ludzi w firmie lub pracujących z firmą na stałe. I pracujemy tak widać, na 10 grami już. Powiedz mi proszę, w jaki sposób udało się wam ten zespół poszerzyć, jeśli chodzi właśnie o to nowe studio i kolejne tych kilkadziesiąt osób współpracujących z wami, bo może mnie teraz naprostujesz, ale wydaje mi się, i popraw mnie, jeśli się mylę, że dosyć trudno nadal jest znaleźć osoby do game devu. Że pomimo tego, iż ten game dev bardzo się mocno rozwinął w Polsce przez ostatnie lata i to już, wiesz, jakby game dev już się nie kojarzy tylko i wyłącznie z Techlandem w Polsce czy CD Projekt, tylko właśnie też jest wasze studio Live Motions Games, są też jakieś inne studia typu na przykład 11 Bits i tak dalej. Ale nadal wydaje mi się, że jest to troszeczkę wąska specjalizacja, no nie? I jak się szuka takich osób do game devu? Programistów, grafików i tak dalej. Ja tutaj jakby na takie pytanie zawsze mi się kojarzy, można wpisać w YouTube'a, developers, developers, developers. Czyli szukanie deweloperów za wszelką cenę. Tak, faktycznie jest problem taki, że tych deweloperów jest jakaś liczba firm growych, projektów growych coraz więcej, bo jednak ten rynek faktycznie jakiś tam boom przeżył w trakcie tego COVID-u, ale też i wcześniej on się rozwija po prostu przez to, że w Polsce są dobrzy informatycy, są dobrzy devowie, to jest to taki nasz troszeczkę kapitał ludzki. Ale tak, jest potrzeba deweloperów. Jak się ich zdobywa? No zdobywa się ich po prostu rekrutując, spotykając się, rozmawiając, powtórz 100 razy i kogoś znajdziesz. To jest to trudna praca, jest to czasochłonna praca, jest to wymagająca praca, ale na koniec dnia trzeba tym deweloperom zaoferować jakby dobre warunki, dobre rzeczy. Fajny projekt, na który będą pracowali, możliwość poszerzenia kompetencji, praca w dobrym zespole, gdzie te kompetencje też są, żeby się faktycznie mogli czegoś nauczyć, ale też z drugiej strony, żeby nie byli totalnie przygnieceni, ale żeby mogli faktycznie też się wykazać swoją kreatywnością. No to jest praca z ludźmi, to jest jednak, pamiętajcie, że w procesie produkcji gier komputerowych nie mamy maszyn, mamy oczywiście narzędzia, mamy software, możemy to porównywać do maszyn produkcyjnych, ale większą wartość stanowią jednak ludzie i bez tych ludzi niczego nie zrobimy, więc dla mnie priorytetem jest rekrutowanie fajnych ludzi, dawanie im dobrych warunków do pracy. Ja definiuję swoją rolę w firmie jako właśnie, moim zadaniem jest umożliwianie pracy osobom kreatywnym, tak? To daje najlepsze efekty. Więc jakby wierzę, że tym podejściem i ciężką pracą faktycznie jesteśmy w stanie w dalszym ciągu pozyskiwać uzdolnione osoby do naszej firmy. Uzdolnione osoby, ale też czy osoby z doświadczeniem? Bo wiesz co, wydaje mi się też, że bardzo, przynajmniej tak jak zauważałem ten rynek game devowy, to bardzo wielu game developerów
To były osoby, które wcześniej już miały do czynienia z grami w jakiś sposób, ale na przykład zaczynały jako moderzy różnych gier, no nie? Gdzieś tam sobie na początku skrypty robiąc jakieś takie, wiesz, graficzki, coś w Blenderze i później się to po prostu jakby w wyniku tej pasji rozwijało do już takiego, no przeradzało się to po prostu w pełnoprawny zawód, pełnoprawną pracę. Ale powiem, że trafiłeś w sedno, bo lead developer projektu Chernobyl Liquidators przez 10 lat robił mody do Stalkera. Pracował oczywiście normalnie w też firmach growych i miał doświadczenie, bo tam w kilku innych firmach pracował, ale faktycznie to był moder. Więc dokładnie tak jak mówisz. Czy wszystkie osoby, które zatrudniamy, mają doświadczenie? Nie. Ja wychodzę z założenia takiego, że bardzo dobrze jest zatrudniać osoby młode, świeże, juniorów z małym doświadczeniem, czy bez doświadczenia i dać im możliwość rozwoju w ramach firmy, nauczyć im, pokazać im, bo to jest dla nich wartościowe i to się przekłada na zaangażowanie. Tak? A ponownie, żeby zrobić dobrą grę, żeby ją dopracować, osoba, która ją produkuje, która robi jakąś tam część tej gry, jeżeli będzie zaangażowana, to będzie lepszy efekt pracy. Jeżeli nie będzie zaangażowana, to będzie gorszy efekt pracy. Więc jednym ze sposobów podnoszenia jakości jest właśnie znajdowanie sposobów, żeby tych ludzi po prostu bardzo mocno zaangażować w produkcję, w pracę u nas, tak? Dużo łatwiej jest zaangażować osobę, która ma mniejsze doświadczenie, a czasami nawet brak tego doświadczenia, jeśli dopiero u nas uczy, niż czasami osoby, która ma, nie wiem, 20-letni staż albo 30-letni staż, ma swoje wyrobione jakieś ścieżki, swój charakter i na przykład nie chce robić przy niektórych rodzajach projektów, co też jest całkowicie zrozumiałe. Ja bardzo mocno wierzę w zdrowy miks kompetencyjny, czyli z jednej strony mamy osoby doświadczone, które jakby podnoszą do góry, levelują, jak to się w grach czasami mówi, osoby o mniejszym doświadczeniu. To nam wydaje się bardzo dobrze działać. Okej, rozumiem. Chociaż wydaje mi się to dosyć takim niecodziennym podejściem jednak mimo wszystko. Przynajmniej nie znam aż tak game devu dobrze jak na przykład software house'y, ale wiem, że w software house'ach jest troszeczkę problem chociażby z przyjmowaniem juniorów. Nie każdy software się na to decyduje. Troszeczkę też najczęściej jakby się pojawia ten element, że nie mamy czasu na szkolenie pracowników, no nie? Że my chcemy już midów, chcemy już seniorów, którzy umieją, wiedzą o co chodzi, co i jak. A u ciebie to podejście jest zupełnie odmienne. Skąd tak właściwie się wzięło? No z faktu, że na rynku stosunek juniorów do seniorów jest taki, jaki jest, czyli tych juniorów albo zagospodarujemy i zaoferujemy im coś dobrego i przyjdą do nas, będą się rozwijać, albo uznamy, że bierzemy tylko seniorów i będziemy robić gry znacznie droższe, z bardzo małymi zespołami, które no, realnie będą bardzo trudne w dowiezieniu. Więc ponownie, ja tutaj nie mówię, że tylko juniorów, ja mówię, że to jest zdrowy miks kompetencji. Marcin Bednarski, nasz CTO, mówił, bierzemy rzeźników, żeby uczyli nóbków. Tak, takie mamy powiedzenie. Nóbki się uczą, rozwijają się, stają się no, już nie nóbkami, tylko już levelują się w górę, stają się coraz mocniejsi midami, z czasem seniorami. Mamy już przykłady w firmie osób, które trafiały do nas na samym początku swojej kariery, 4 lata później są już na wyższym poziomie znaczącym, już pod seniorem podchodzącym, ale te osoby dalej chcą z nami pracować, dalej czują się częścią firmy, ponieważ zostały dobrze przez firmy potraktowane i jakby rozumieją, że ten wzrost kompetencji wynieśli przez pracę z nami, tak? Więc jakby no, bardzo mocno wierzę w ten model, że taka właśnie uczciwa współpraca z wami na różnych poziomach kompetencji powoduje, że po prostu im się bardziej chce. A nad iloma obecnie projektami łącznie pracujecie, jeśli chodzi o gry? No w tej chwili mamy 10 projektów takich otworzonych. Z tego trainer, mamy wydanego, pracujemy nad DLC. Card Trainer pracujemy nad wyjściem z Early Accessa. 4 projekty, które robimy dla naszych partnerów, 2 są już wydane w Early Accessie, pracujemy nad przejściem z Early Accessa. Baker i Fatex są na ukończeniu, więc tam też się toczą. No Chernobyl, Builders Simulator, Builders of China, Supermarket Manager, U-Bot Mechanic Simulator. To są wszystko rzeczy, które w tej chwili no, z taką pełną parą idą do przodu. Jak wygląda u was
podział tak naprawdę, jeśli chodzi o zespoły, w sensie ile osób pracuje nad jakim, nad jakim projektem, nie? Na przykład nad Czarnobylem, ile osób pracuje w tym projekcie? Nad Czarnobylem w tej chwili pracuje 11 osób, natomiast jest też tak, że w Chorzowie, gdzie mamy blisko ponad 30 osób, blisko 40 osób, to na przykład mamy tak, że mamy grafików, którzy tworzą grafikę do kilku naszych gier, a potem tak jakby hit składy, ja na to mówię, które już jakby tworzą sam produkt. Więc to tak troszeczkę trudno powiedzieć, kto ile tworzy, ale jakbym miał to uśrednić, to bym powiedział, że jakieś 8 osób na projekt wychodzi. W niektórych właśnie pracuje osób więcej. Na przykład w CarTraderze teraz, jak wyciągamy go z Early Accessa, no to do pełnej wersji, no to jednak pracuje przy tym mniej osób niż nad Builder Simulatorem, który jest, no, w którym właśnie wymyślamy nowe feature'y, nowe bardzo takie duże rzeczy, więc siłą rzeczy te zespoły się od siebie różnią, a jednocześnie oba te projekty powstają w Chorzowie, więc jakby to jest dosyć płynne i jest to bardzo fajne, że to w ten sposób działa, bo na przykład w Czernobylu, który mieliśmy wydać w lutym, przepraszam, który miał mieć swoje demo dostępne na festiwalu w lutym, a nie miał, ponieważ był zbyt słabo zoptymalizowany, czyli gracze na słabszych komputerach mieli straszne, straszne rwanie, straszne lagi, doświadczenie z gry było bardzo, bardzo słabe, wstrzymaliśmy, a następnie posadziliśmy na projekcie Czernobyl kawałek zespołu z Chorzowa, kawałek, taki najmocniejszy kawałek grafików 3D, który zajmuje się bardzo dobrze na optymalizacji i oni pomogli grę zoptymalizować do tego, żeby ona była właśnie poprawnie zoptymalizowana, tak żeby teraz móc to demo wydać na czerwcowym festiwalu. A wiemy, że to się udało, bo teraz mieliśmy dopiero co playtesty Czernobyla, w które zagrało 40 tysięcy chłopa, 40 tysięcy ludzi i widzimy, że faktycznie no, jest bardzo pozytywny odbiór, a przede wszystkim nie ma kłopotu z optymalizacją. Jeszcze nie jest perfekcja, ale na tym etapie jest bardzo dobrze. Wiesz, te 8-11 osób to nie wydaje się jakoś bardzo dużo na projekt i no jasne, to nie są mimo wszystko gry AAA, ale jednak to nadal są dosyć malutkie zespoły i teraz zastanawia mnie jedna rzecz, bo game dev no niestety ma troszeczkę złą sławę, jeśli chodzi o crunch, o nadgodziny. Czy u was też się to zdarza? Unikamy crunchu. Generalnie wychodzimy z założenia, że lepiej jest sobie dać więcej czasu, jeżeli możemy sobie na to pozwolić i z tego założenia wychodzimy ze wszystkim innym. Uważam, że osoby jak crunchują, to ponownie zaangażowanie może spadać. Można powiedzieć, że crunch jest efektem zaangażowania. Mieliśmy tak z Czernobylem, tak ten Czernobyl się wraca akurat wyjątkowo, ale mieliśmy tak z Czernobylem przed tym festiwalem demo w lutym, tam zespół faktycznie crunchował. No i efekt był taki, że mimo największych wysiłków i tak się nie udało, po prostu potrzeba było więcej czasu. Ten czas sobie po prostu daliśmy. Jeżeli mam wybierać między crunchem a daniem sobie więcej czasu, to daję sobie więcej czasu. To jest jakby jakieś takie założenie, no nie jest poziomie 10 przykazań. Nie śpieszyć się, poprawić, zrobić, skoczyć. Payna miałem 3 razy na etapie takim, że myślałem, że jest gotowy do wydania, a poprawiliśmy go 3 razy jeszcze, tak? Łącznie 0,5 roku produkcji więcej. Zrobiłbym to drugi raz, bo w efekcie wydaliśmy grę, miała 86% pozytywnych recenzji na Steamie, obroniła się, zarobiła pieniądze. Gdybym się pośpieszył, może by było inaczej, może by gra miała słabsze oceny, by się nie sprzedawała i cały budżet, cały wysiłek, cały pod krew i piksele wsadzone byłyby po prostu w błoto. Więc lepiej poczekać, lepiej sobie dać czas. Czas jest bardzo ważny w tym, co robię. No, tym bardziej, że wydaje mi się, że jeśli jest jednak mniejszą bądź średnią firmą, to też te nadgodziny niekoniecznie mogą być pozytywne, tak jak mówisz, przez względ na zaangażowanie. No nie? W sensie pracownicy mogą po prostu zacząć odchodzić. No a wtedy jest troszeczkę trudniej znaleźć nowe, fajne, zaangażowane osoby, które będą tu chciały pracować, prawda? No, to też tak mi się wydaje. Jeżeli by poszła fama w świat, że u nas jest jakieś, nie wiem, stoją ludzie z biczami po prostu i mówią crunchuj, 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 to myślę, że faktycznie ktoś by się mógł zastanowić 2 razy, zanim przyjdzie na to. No to raczej takie giganty korporacyjne, typu na przykład Rockstar, mogą sobie trochę na ten crunch pozwolić, niestety, przez względ na to, że no to jednak są giganci i jest, no i każdy chce dla nich po prostu pracować, no nie? Bo to fajnie wygląda po prostu później w CV, w portfolio, no nie? Że się pracował, powiedzmy, nad nowym GTA czy Red Dead Redemption. No, ale tak, rozumiem. A
Tutaj już się kilka razy przewinął ten Train Station i tak jak mówiłeś, na Steamie mieliście bardzo dużo pozytywnych recenzji. No, de facto wszystkich recenzji, z tego co widziałem, to się zebrało około 1400. I jak wasze działania marketingowe wyglądały, jeśli chodzi o promocję Train Station? Bo widziałem, że na polskim YouTubie było trochę tych gameplay, nawet mówił, że dosyć dużo i to od takich makroinfluencerów typu na przykład Bonko, Paweł czy The Hogaty. I zastanawiam się, czy praktykowaliście takie dosyć charakterystyczne dla studiów wchodzących na rynek rozdawanie kluczy tym gameplayerom? To znaczy, ja wychodzę z takiego założenia i to jest część procesu produkcyjnego, a jednocześnie część procesu sprzedażowo-marketingowego. Mianowicie uważam, że produkt jest dla ludzi, dla graczy, dla klientów, tak? To są nasi klienci. Więc moim zadaniem jest to, żeby coś wypracować i zderzyć z graczami. Wypracować i zderzyć z graczami. Dlatego zarówno Train bardzo wcześnie miał bety robione, żeby poznać opinię graczy, ale potem też jakby jak wydaliśmy grę w Early Accessie, przypominam, że finalna premiera była w październiku, Early Access w kwietniu zeszłego roku, to my jeszcze przed Early Accessem też jakby staraliśmy się zbierać ten feedback, więc jakby tak, my oferujemy taką możliwość, żeby influencerzy, youtuberzy, gracze i ludzie z zasięgami faktycznie mogli naszą grę ograć, pokazać i traktujemy to raz jako promocja, no z oczywistych względów, ale dwa jako feedback, tak? Jeżeli my mieliśmy na przykład prolog Card Tradera w czerwcu zeszłego roku, i prolog puściliśmy na zderzenie z rynkiem. Ja zawsze mówię zderzenie, bo bardzo często jest tak, że potem trzeba się jeszcze podnieść, poprawić, bo zawsze coś wyjdzie. I w momencie, kiedy my daliśmy prolog na Steama i widzieliśmy, że youtuberzy niechętnie ten prolog ogrywali, to jest pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Drugi sygnał był taki, że oceny Card Tradera na Steamie, prologu, były bardzo niskie. Tam w takim najgorszym momencie 30-dniowym to doszło do 36% pozytywnych recenzji, to jest tragicznie niskie. No ale zebraliśmy bardzo dużo feedbacku, co jest nie tak. Okazało się, że nie są to jakieś straszne, trudne rzeczy do zmiany. Po prostu są to rzeczy, których gracze oczekują, które po drodze można było zrobić inaczej. No i przez pół roku grę poprawiliśmy, zmieniliśmy te rzeczy, wylistowaliśmy sobie, co tam należało zmienić. Zrobiliśmy drugie podejście. Poczuliśmy się mocno, no bo wiedzieliśmy, co było nie tak, wiedzieliśmy, co chcą gracze zmienić. Dużo graczy też opinii zmieniło na Steamie po naszej interwencji, czy tak powiem, napisali, nie wiem, chcemy zmienić, nie podoba mi się to, jak się progresuje postać. To my zmieniliśmy progresowanie w postaci, zaktualizowali sobie prolog, zmienili ocenę i my się czuliśmy mocniej w tym, że jest ok, że jest dobry produkt. No i znowu, wydaliśmy w Early Accessie, no i faktycznie gra się obroniła. No, cały czas się utrzymuje powyżej 80% pozytywnych recenzji. No to rozumiem i to jest bardzo fajne podejście, tak uważam, w game devie, jeśli chodzi o wydawanie właśnie Early Accessów. I widzę, że coraz więcej też studiów się na to decyduje. No takim ostatnim tytułem, który akurat ja śledzę, no to jest chociażby Baldur's Gate 3 od Larian Studio i on właśnie też jest w Early Accessie wypuszczony i też Larian bardzo dużo feedbacku zbiera od graczy, no też krytyki, ale uczą się dzięki temu, nie? Nabierają wprawy i zmieniają. Ale ja wejdę ci w stronę tutaj, bo jest też krytyki. Tu chodzi o krytykę. Tu naprawdę trzeba mieć po prostu otwarty umysł i tę krytykę przyjąć, nie obrażać się na graczy, czy na youtuberów, czy na kogokolwiek. Nawet na swoich testerów, tak? Że jak my trainer robiliśmy na początku, jak testerzy nam dali feedback, nasi czy playwayowi testerzy dali nam feedback, że nie wiem, to i to jest źle, tak? To pamiętam takie pierwsze emocjonalne odczucie, że jak to, nie? Jak to jest? To jest, tak ma być, nie? Ale jak człowiek się ubierze w taki trochę obiektywizm i pozwoli sobie na przyjęcie tej oceny chłodno, to potem zauważa, że faktycznie, skoro testerzy coś mówią, no nie? To pewnie gracze powiedzą to samo. No i to się przekłada, tak? Więc na koniec dnia to jest o tym, żeby się nie bać tej krytyki i tą krytykę właśnie przyjąć. Ja chcę krytyki. Mi na Czernobylu potrzebna jest krytyka, bo w tej chwili powodem taki, że kto w to nie gra, to się zachwyca i mówi mi, ale super, nie? Ale fajne, ale rewelacja, to już nie jest symulator, to jest lepsze. Okej,
ale ja potrzebuję jak najwięcej krytyki. Ja potrzebuję wiedzieć, co poprawić, bo co jest dobrze, to wiem. Więc to rozumiem. No to na pewno jest bardzo rozwojowe podejście. I właśnie, jeśli już mówimy o tych symulatorach, to w waszym portfolio większość gier to jednak są symulatory i one dawniej się kojarzyły raczej z takimi produkcjami, myślę, że nadal się troszeczkę kojarzą, z takimi produkcjami dosyć tanimi, łatwymi do zrobienia, nieszczególnie zaawansowanymi. No może poza kilkoma wyjątkami, jak na przykład, nie wiem, Farming Simulator, bo on ma zazwyczaj bardzo dobre recenzje, bardzo dobre opinie. Często też te symulatory były tworzone w taki dosyć zabawny sposób, no to idealnym przykładem jest Goat Simulator, symulator kozy legendarny. Właściwie to, no wasze produkcje są jednak poważniejsze i właściwie dlaczego zajęliście się tak tym rynkiem symulatorów? To znaczy tak, to było jest banalne, ale wytłumaczę trochę bardziej filozofię. Filozofia jest taka, że my chcemy robić gry i my chcemy zarabiać na grach. Chcemy robić biznes growy, robimy go. Konsekwentnie od 4 lat. Dalej uważam, że jesteśmy gdzieś na początku naszej drogi. Mamy jakieś ambicje, jakieś plany. Natomiast niestety życie jest brutalne i żeby coś zrobić, to trzeba faktycznie mieć jakiś plan i go powolutku, stopniowo sobie realizować. Proszę zobaczyć, że pierwsza nasza gra, Car Trader Simulator, to jest gra w 2D, bardzo, można tak powiedzieć, bardzo prosta, a my na niej popełniliśmy 100 milionów błędów, tak? Na trainie, który też jest względnie prosty, porównując do takich, nie wiem, nawet do produkcji typu AA, nie? To też jest bardzo prosta i tania gra, no bo to jednak jest rzeczywiście, że nasze gry są bardzo tanie, jeżeli chodzi o budżety. Natomiast jakby między trainem a car traderem jest pokolenie różnicy, jakby jeżeli chodzi o poziom skomplikowania, tak? Jeżeli sobie zobaczymy między trainem a builder symulatorem, to jest kolejne, nazwijmy to, nie wiem, skok jakościowy, tak? Czyli rozwijamy się. Dlaczego się rozwijamy? Ponieważ nasi ludzie się rozwijają. Są coraz lepsi, coraz sprytniejsi, coraz nas jest więcej. I możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby no, te produkcje były coraz lepsze, tak? No i ten Czernobyl też jest kolejne oczko wyżej, tak? Ale jednocześnie wychodzimy z tych symulatorów, robimy Builders of China, czyli City Builder, robimy Supermarket Manager, czyli takiego menadżera slash tycoona troszeczkę. No, jest to jakaś ścieżka, jest to jakiś po prostu proces, który trzeba przejść. Zaczęliśmy od symulatorów z tego powodu, że razem z Playwayem zaczęliśmy tą spółkę. Playway ma mocne zaplecze pod symulatory, zarówno pod kątem odbiorców, jak i procesu produkcyjnego, jak i testowania, jak i koncepcji, więc jakby skorzystaliśmy z tego, żeby przyspieszyć sobie ten rozwój troszeczkę, tak? I dzisiaj mamy swoich klientów na symulatory, już własnych. Dzisiaj mamy już no, duże community, mamy prawie 500 000 ludzi na wishlistach, więc jakby idziemy dalej tą drogą, ale z ambicjami, żeby iść do przodu dużo, dużo dalej. I tak, jeśli chodzi jeszcze właśnie o Chernobyl Liquidators, bo o tym teraz myślę, że porozmawiamy, o tym nadchodząca wasza produkcja, to tak jak wspominałeś, on zbiera bardzo pozytywne feedbacki, to też widać po chociażby trailerach, no nie? Że jednak tam z tego, co widziałem na waszym kanale na YouTube, jest chyba już ponad 100 tysięcy wyświetleń i zdecydowanie większość bardzo pozytywnych komentarzy i bardzo no, pozytywnych też łapek w górę, prawda, pod tym filmikiem. I czy to jest wasza najbardziej wysokobudżetowa produkcja? W tej chwili największy budżet to mamy na Builder Simulatorze. Teraz o nim nie jest tak głośno, bo Builder Simulator dla nas furorę zrobił w lutym, kiedy to na festiwalu DEM na Steamie, tym co obecnie się nazywa teraz Steam Next, pokazaliśmy demo Builder Sima i demo tam zagrało ponad 100 tysięcy ludzi. Do wishlisty nam przybyło prawie 50 tysięcy osób. I to był taki moment, kiedy stwierdziłem faktycznie, na tym Builder Simulatorze podniesiemy trochę budżet. I technicznie największy budżet w tej chwili jest na Builder Simulatorze zaplanowany. Czernobyl, po festiwalu w czerwcu podejmiemy taką decyzję. Myślę, że tak będzie, że trochę podniesiemy ten budżet. Ale to mówię, to dalej nie są jakieś kosmiczne kwoty, tak? My cały czas operujemy w kwotach w setkach tysięcy, nie w milionach złotych, tak?
Więc nawet jeżeli podniesiemy sobie budżet o 50% czy o 100%, to dalej nie wchodzimy w terytorium gier nawet Double A, tak? Daleko, daleko, daleko jesteśmy jeszcze przed nimi, jeżeli chodzi o budżety. To, że Chernobyl Liquidators tak wygląda, to tak, bo tak, faktycznie, jak my pokazaliśmy trailer gameplayowy, bo to taki gameplay, w październiku zeszłego roku, to faktycznie usłyszeliśmy od wielu osób, że to jest fake, że to jest render, że to niemożliwe, żeby ta gra tak wyglądała, bo nie ma takich gier w takich budżetach. No więc pokazaliśmy grę teraz na playtestach, no i komentarze są bardzo pozytywne. Tak? Słyszymy, że this is not a simulator, this is an adventure game na przykład, nie? Albo że to jest gra, która będzie konkurowała z Double A. Może, tak? Mam nadzieję. Jest na to szansa na pewno i będziemy się o to starać. Natomiast dalej te nasze budżety są zupełnie w innym miejscu. Wynika to z tego, że faktycznie dzisiaj już po 4 latach pracy mamy dużo synergii w firmie. Tak? Jeżeli chcemy w Czernobylu coś tam stworzyć, to się często okazuje, że już to stworzyliśmy gdzieś indziej, przy jakimś innym projekcie i możemy z tego po prostu skorzystać, co robimy. I to zawsze trochę obniża budżet, tak? Więc to jest raz, a dwa, no ponownie, ja będę do tego wracał, bo to jest dla mnie najważniejsze w mojej pracy. W jakości tego, co dowozimy, no po prostu wychodzi zaangażowanie osób, które za mnie pracują, tak? Które pracują dla LMG. No bo po prostu, jeżeli ktoś ma odpowiednio podany warsztat i odpowiednie możliwości do pracy, to naprawdę wychodzą dobre rzeczy. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, dajemy zły warsztat i stoimy z biczem, to może by nie było takich efektów. Nie wiem tego, bo wiem, jak robię i wiem, jakie są efekty. Więc z efektów, które są, jestem bardzo zadowolony, a wiem, że będzie coraz lepiej. A skąd właściwie pomysł na ten tytuł Chernobyl Liquidators? W sensie, czy nie wydaje ci się, że ten troszeczkę, no jednak profil, model właśnie dotyczący katastrofy czy w Czarnobylu, czy nie jest już troszeczkę wyeksploatowany przez popkulturę? Czy jest wyeksploatowany? Jest, na pewno mocno. Natomiast duża część, jak nie większość, prawie wszystko, bo nie wszystko, ale prawie wszystko, co w popkulturze się wiąże z Czarnobylem, jakoś tam dodaje jakiś taki wątek, prawda, mutanty, jakieś supermoce, różne takie dziwne, fajne oczywiście rzeczy, tak? Nie wiem, Stalker chociażby, tak? Wspomniany już wcześniej. Nawet gra, która mi się bardzo podoba, Chernobylite, też idzie właśnie w takie mocno tematy paranormalne, że tak powiem, nie? I to jest super. Ja się zainspirowałem tematem Czernobyla w ten sposób, że oglądaliśmy serial w 19 roku, to był 19, tak, 19 roku, pod tytułem Czernobyl na HBO, pewnie pamiętacie, który pokazał to zupełnie od innej strony, tak? Czyli pokazał nam po prostu no taką smutną, ciężką, no można mówić prawdziwą, ale no wiemy, że tam też były duże przekręcenia względem rzeczywistości dla fabuły, ale taką powiedzmy względnie prawdziwą, względnie taką bez mutantów, a może tak to nazwijmy, bez mutantów pokazał ten serial. I ta koncepcja się idealnie nadaje pod to, co wtedy było na mojej głowie, czyli na symulator, tak? Czyli o, są ludzie w tym Czernobylu, czyli likwidatorzy, tak? Którzy wykonują różne czynności. Możemy te czynności zasymulować w sposób fajny w grze. I to była myśl przewodnia LMG, kiedy do tego dochodziliśmy. Następnie posadziliśmy na to zespół z pasją, z zaangażowaniem. No i dokładnie to robimy, czyli symulujemy czynności. Tylko są pokazywane no, w dobrym klimacie po prostu. Tak? To zaangażowanie właśnie wychodzi w ten sposób, że widzimy, że to nie jest takie suche, tylko po prostu przyjemnie się gra, no bo to story jest ciekawe, to jest symulator, to ok, ale to story, które nam się wydarzyło, to, że ci strażacy przyjeżdżają, że oni nie wiedzą, że jest promieniowanie i parzy, oni potem tam umierają też, tak? Prawda tworzy bardzo ciekawe historie, tak? I skorzystaliśmy z tego po prostu, tak? Skorzystaliśmy zarówno z tego pod kątem marketingu, że był hype na Czernobyl, więc dobrze było pokazać grę w tym klimacie, tym ludziom też, którzy to oglądali.
żeby jednak skorzystać z popularności serialu, ale też produkcyjnie, żeby faktycznie pokazać to od tej ciężkiej strony, od tej strony takiej niemutantowej. Tylko tej naszej wschodnioeuropejskiej, tak, radzieckiej wręcz. Tak, dokładnie. A na jaką sprzedaż liczycie? Ile egzemplarzy myślisz, że uda wam się sprzedać Chernobyl Liquidators? Nie zajmuję się prognozą przyszłości, nie, w sensie takim, że nie strzelę nawet, ale widzę, jak się buduje już lista i mamy spore ambicje na to. Nie znam. A jeśli chodzi o waszą firmę, to wiem, że teraz na początku, znaczy no nie na początku, ale w pierwszym kwartale 2021 roku pozyskaliście 4 miliony złotych i możesz przybliżyć szczegóły tej oferty? Tak, oczywiście. My w marcu wraz z domem maklerskim BDM przeprowadziliśmy emisję akcji na kwotę 4 miliony złotych. Była to emisja nowych akcji. Był tam też skup akcji od obecnych akcjonariuszy na kwotę 750 tysięcy złotych. Zapisów na akcję pozyskaliśmy na prawie 6 milionów złotych, tam 5,9 miliona złotych niecałe. Więc pokryliśmy całą księgę zapisami. Emisja udana, przeprowadzona, zakończona, a my po prostu pracujemy dalej i robimy swoje. Rozumiem. A czy zanim wasza firma już wyrosła do takiego etapu, jakim jesteście obecnie, to czy przychodziliście w fazy startupów i też korzystaliście wcześniej z jakichś na przykład dofinansowań venture capitals albo aniołów biznesu? Tak, no przede wszystkim spółkę założyliśmy razem z Playwayem, co dało nam od razu jakiś taki start inny niż bym na przykład miał, gdybym założył tą spółkę sam w garażu, jak to czasami zakładają ludzie, tak? Ja bardzo mocno wierzę w czas, w to, że jednak jeżeli gdzieś możemy czas uzyskać, to go zyskajmy. I często, tak, to jest raz, a dwa, bardzo mocno wierzę w to, że trzeba przetrwać, tak, czyli redukować ryzyko. Więc jakby korzystaliśmy z różnych opcji, od inwestora przy pierwszych grach, po może nie venture capital, ale finansowanie zewnętrzne, po emisję publiczną, właśnie po to, żeby jednak no, po pierwsze przetrwać, po drugie dojść do pewnego etapu, do którego doszliśmy już, żeby móc faktycznie teraz tworzyć te projekty, które wygenerują nam wyniki finansowe na poziomie no, bardzo konkretnym. Tak? Jak wspominasz te etapy, łatwo jest w Polsce dostać dofinansowanie, znaleźć inwestora na game dev? Czy jest łatwo? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ na pewno zależy to od tego, kto jaką ma firmę i to, co robi, tak? Generalnie z mojego rozumienia, a nie jestem finansistą, jest tak, że pieniądze na rynku są, to nie tylko w Polsce, ale generalnie wszędzie, raczej kłopotem są fajne firmy, że jest mało dobrych firm, które faktycznie dowożą, bo to się do tego sprowadza na koniec dnia, tak? Każdy pieniądz wzięty od inwestorów jest de facto formą pożyczki, tak? To ktoś wkłada pieniądze po to, żeby potem zarobić, tak? Więc jakby trzeba się z tym liczyć, no i trzeba konsekwentnie dowozić. Jeżeli ktoś nie dowozi i nie ma efektów, nie ma wyników, to pewnie jest trudniej. My nie mamy kłopotów w tej chwili, nie mieliśmy nigdy, natomiast generalnie model nasz zakładał, tak, bo już doszliśmy do tego etapu, żeby stopniowo budować biznes, stopniowo budować zespoły, rozwijać te osoby, żeby robić coraz lepsze rzeczy, żeby w pewnym momencie móc więcej ryzyka wziąć na klatę, jednocześnie czerpiąc większe zyski z sukcesu. I to właśnie robimy, tak? No, w takim Czernobylu mamy 100%, to jest tylko nasza gra, nie mamy tam żadnego partnera zewnętrznego, nie mamy żadnego wydawcy poza Playwayem, z którym pracujemy przy wszystkich projektach, więc nie mamy żadnych obciążeń. Przy trainie mieliśmy inwestora, przepraszam, mamy do tej pory inwestora, który za 50% kosztów bierze 50% zysków. Oczywiście czasami słyszę krytykę pod tym kątem, dlaczego macie tylko 50% zysków? Więc odpowiedź jest prosta, bo nie wiedziałem, że się uda. Zakładam, że się nie uda, bo muszę planować scenariusz, kiedy się nie uda, że się nie uda.
i być przygotowany na scenariusz, że się nie udaje, wtedy jak się udaje, to jest o tyle przyjemniej, prawda? Podzielisz się waszymi mniej więcej statystykami, jak rośniecie rok do roku? Jeśli chodzi o wyniki finansowe, o też rekrutację i tak dalej. No, wyniki finansowe rośniemy 100% rok do roku, co najmniej. No tam w pierwszym roku 1,5 miliona na 3,5 w zeszłym roku przychodu. W tym roku, w pierwszym kwartale, mamy już 1,5 miliona przychodu i zysk prawie 300 tysięcy. Może nie jest to aż jakoś bardzo dużo, ale na etapie, na którym jesteśmy, bez premier, myślę, że to pokazuje, że nasza firma jest bardzo zdrowa. Ludzi nam też przybywa, no tak jak mówiłeś, zaczynaliśmy z czterech osób. Dzisiaj jest u nas 80 plus, niedługo będzie dużo więcej. I będziemy po prostu ten talent ludzki pakować w jakość, no i w kolejne produkcje, tak? Ale faktycznie z fokusem na jakość. Więc rośniemy szybko, czy startupowo, no tam chyba było w Y Combinator kiedyś, że jeżeli nie rośniesz 4 tygodnie, tydzień do tygodnia, to nie rośniesz. Natomiast to głównie dla biznesów sasowych, no nie? Więc to jest inny biznes troszeczkę. To jest jednak biznes, gdzie trzeba usiąść, zagryźć zęby, wyprodukować produkt, dobrze go wyprodukować, wydać go i zarobić, tak? I to staramy się robić. Myślę, że po Builderze i po Czarnobylu będziemy widzieć, w jakim tempie urośliśmy i jak szybko udało nam się do tego dojść, tak? Tak, no Gender na pewno jest dosyć specyficznym rynkiem, bo też te produkty się buduje często latami, no nie? To nie jest taki startup a la Indie Hackers, że siadam i przez weekend, czy tam przez dwa weekendy coś sobie napiszę i cyk, 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 lecimy i jakiś tam zysk z tego powoli jest, no i się rozwijamy. To jednak wymaga faktycznie, trzeba usiąść i trzeba zacisnąć zęby, tak jak mówisz. A jakie macie plany po Chernobyl Liquidators? Co możemy się spodziewać od waszej firmy? Czy będziecie mieć chrapkę na może jakiś już AA produkt? Na razie nie mamy tego w planach. Na razie skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby dowieść to, co obiecaliśmy dowieść. Więc jakby tutaj ja bym chciał odpowiedzieć, jutro zrobimy, nie wiem, Wiedmina, czy Cyberpunka, czy inne jakieś Dying Lighta, natomiast tak nie jest. My się skupiamy na razie na tym, żeby naszymi produkcjami wygenerować wyniki finansowe. Jeżeli nam się to uda, a myślę, że to się uda, i będziemy mieli faktycznie duże zyski, to będziemy mogli wtedy sobie zadawać pytania, czy chcemy coś zmieniać, czy chcemy iść dalej tym torem. Na pewno jest tak, że chcemy robić rzeczy coraz lepsze. To znaczy, że skakujemy na AA. AA to jest wysoki budżet. Może w przyszłości, nie wykluczam tego absolutnie. Natomiast na ten moment jakby muszę powstrzymać tą ambicję, o której mówiłem wcześniej, którą mamy, i po prostu powolutku, krok po kroku robić swoje. Tak, żeby się nie przewrócić po prostu. A jak się nauczymy chodzić, to i pobiegniemy. Rozumiem. I tutaj w sumie byśmy sobie zakończyli. Ja ci bardzo dziękuję, Michale, za rozmowę. Ja nazywam się Damian Jemioło, jestem dziennikarzem Marketing i Biznes. Ze mną był Michał Kaczmarek, a was zapraszam na marketingibiznes.pl. Trzymajcie się i cześć. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.